Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza, ale w końcu zły los miłośnika astronomii musi się odwrócić. Może nastąpi to za sprawą spadających gwiazd? W październiku też sypią się z nieba. Nazywają się Orionidy. Ich radiant, czyli miejsce, z którego zdają się promieniować na niebie, leży w pobliżu Betelgezy. Słynne czerwone ramię Oriona przykuło uwagę obserwatorów na przełomie 2019 i 2020 roku, kiedy gwiazda nadspodziewanie przygasła. Obecnie wygląda w normie. Ostatnio oglądałem ją ciut jaśniejszą od Aldebarana w Byku, ale miejmy na nią oko, bo z gwiazdami zmiennymi nigdy nic nie wiadomo. Wracając do Orionidów, tegoroczne maksimum przypada w drugiej części nocy z 20 na 21 października. Rzecz jasna, to nie gwiazdy spadają, lecz drobiny kosmicznej materii. Jej źródłem jest słynna kometa Halleya. W noc maksimum możemy liczyć nawet na 20-30 meteorów w ciągu godziny, oczywiście pod warunkiem, że niebo jest czyste, a my znajdujemy się z dala od rozświetlonych miejsc. W tym roku blask księżyca nie przeszkadza, więc warto zaplanować obserwacje. A propos księżyca, Ponowiu stopniowo wkracza na wieczorny nieboskłon, nabierając kształtu i mocy. 21 października o zmroku zobaczymy go nisko nad południowym horyzontem. Z nastaniem ciemności nawet gołym okiem, a przez lornetkę z pewnością, dojrzymy też dość wyraźną gwiazdę tuż obok księżycowego rogala po jego lewej stronie. Nazywa się Caus Borealis i należy do konstelacji Strzelca. Z biegiem czasu zauważymy, jak gwiazda zbliża się do krawędzi tarczy Księżyca. Niestety samo zakrycie będzie już z Polski niewidoczne. Oba obiekty skryją się pod horyzontem. Następnego wieczora czeka nas kolejna atrakcja w postaci złączenia Księżyca z Jowiszem i Saturnem. Kto przegapi okazję, ma szansę na powtórkę 23 października. Srebrny glob oddala się od pary Jowisz-Saturn, ale świeci w pierwszej kwadrze, więc w najatrakcyjniejszym położeniu do obserwacji lornetkowo-teleskopowych. Widzimy go bardzo plastycznie oświetlonego, choć niewysoko nad południowym horyzontem. W swej wędrówce na niebie Księżyc dociera do Marsa wieczorem 29 października. Jeszcze przed zachodem Słońca tarcza naszego satelity prawie w pełni wyłania się spod wschodniego widnokręgu i stopniowo wznosi się na niebie. Z nastaniem ciemności nad Księżycem zaświeci czerwona planeta. Bohater ostatnich tygodni wciąż świeci jasno, mimo że opozycję Marsa mamy już za sobą. Z końcem miesiąca jego blask spada z -2,4 magnitudo do -2, ale Mars wciąż pozostaje najjaśniejszym obiektem wieczornego nieba. Po Księżycu, ma się rozumieć. Nadal jest też atrakcyjnym obiektem do śledzenia przez teleskop. Łukasz Sójka, astrofotograf roku w prestiżowym międzynarodowym plebiscycie, pokusił się nawet o złożenie filmu ilustrującego pełny obrót czerwonej planety wokół własnej osi. Dla uzyskania tego efektu potrzeba było wielu nocy żmudnego zbierania obrazów Marsa za pomocą specjalistycznego sprzętu. Szapoba dla polskiego mistrza świata wśród astrofotografów planetarnych. Pod pewnym względem tegoroczna opozycja jest nawet lepsza niż ta wielka sprzed 2 lat. W 2018 roku Mars był nominalnie jaśniejszy na ziemskim firmamencie, ale jego mała wysokość nad horyzontem mocno redukowała wizualną jasność planety. Zjawisko fachowo nazywa się ekstynkcją atmosferyczną i zależy od położenia obiektu na niebie. Im wyżej, tym lepiej. W roku 2020 Mars wędruje na nieboskłonie o wiele wyżej niż przed 2 laty, dzięki czemu jego efektywny blask jest większy niż podczas wielkiej opozycji. Patrzmy więc śmiało i cieszmy się widokiem, bo jak wspomniałem w poprzednim odcinku, jaśniejszego Marsa nie zobaczymy na niebie aż do 2035 roku. Pora na rozwiązanie naszego konkursu. Największy kanion w Układzie Słonecznym znajduje się na Marsie i nosi nazwę Valles Marineris. Ma 5000 km długości, szerokość około 200 km, a jego głębokość miejscami dochodzi do 11. Nagrodę zgarnia Tomasz Cyrklaw. Gratuluję i pozdrawiam. I to nie jest moje ostatnie konkursowe słowo na temat Marsa. Kolejny egzemplarz książki wydanej przez Fundację Nikolaus Kopernikus powędruje do osoby, która odpowie na taką zagadkę.
Mars znany był już starożytnym obserwatorom jako tak zwana gwiazda błądząca, a która z gwiazd stałych jest historycznym odpowiednikiem Marsa na firmamencie? Na odpowiedzi czekam jak zwykle pod adresem e-mail wyświetlanym na ekranie. Powodzenia, Piotr Majewski.